To będzie międzynarodowy odcinek, a zaczynamy od rajdu Race to Home 2017 Edition, którego uczestnicy zatrzymają się w Polsce. Przystanek mieści się w Warszawie, Twin Peaks Harley Davidson. Tutaj się zatrzyma ta odważna ekipa i później ruszy do Londynu. Dominik, ty tu rządzisz, ty zdecydowałeś ich tu przyjąć. Dlaczego? Tak naprawdę odpowiedziałem na prośbę Karola, który jest naszym przyjacielem, a który to wymyślił taki koncept, inicjatywę, aby kilku szalonych, niesamowitych ludzi skrzyknęło się i przyjechało do nas z Londynu, do miejsca, które jest otwarte dla wszystkich i zrzesza wiele ludzi, fajnych, miłych. Czekamy na nich sztucznym grillem, jedzeniem. Ale wyjedziemy po nich, tak? Wyjedziemy całą watachą. Jak najbardziej tak. Trzeba ich odciążyć, eskortować troszeczkę, przynajmniej na tych ostatnich kilometrach. Również fundacja ratownictwa też tutaj motocyklowego się pojawiła. Tak, no jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. No, my jako motocykliści jesteśmy narażeni bardziej na kontuzje, na wypadki, więc zawsze wtedy, kiedy dzieje się coś złego, musimy wiedzieć, co robić. Wyjechali o 2 w nocy z Londynu, mniej więcej. Mieli jeden wypadek, kiedy motocykl zderzył się z ciężarówką po drodze. Motocykl sobie zaliczył tak zwany szlif. Jest cały, nic mu się nie stało. Motocykl oczywiście nie bardzo. Drugiemu wypadły łożyska, stracił koło, ale jest życie. Jest to walka, ponieważ oni nie nocują nigdzie, tak naprawdę nic nie jedzą, tankują i jadą do nas po to, żeby właśnie odwiedzić nasz salon, spotkać się z ludźmi, opowiedzieć o swoich wrażeniach. Będą tutaj około 2 godzin i wracają do siebie, do Londynu. Właśnie dostaliśmy cynk, że chłopaki z rajdu Race to Home minęli Łódź, są już bliżej Warszawy, więc wsiadamy na motki, jedziemy im naprzeciw, żeby ich tutaj sprowadzić, żeby mogli chwilę odpocząć. To śmigamy. To bardzo długi i wyczerpujący rajd. Robi się przystanki właściwie tylko na tankowanie. Pierwsza dłuższa przerwa miała miejsce w Warszawie, więc nie każdy da radę udźwignąć to fizycznie i psychicznie. Karkóweczka czeka ciepła. Plułem krwią po prostu zwyczajnie. Tak mam po prostu chcesz. Także zostajesz. Także zostaję. Karol przyjechał z Londynu do Warszawy i tutaj został ze względu na stan zdrowia. Można również przejechać z jednego domu do drugiego, czyli na przykład tylko z Londynu do Warszawy, choć w założeniu ma być to droga bez przystanku Londyn-Warszawa, Warszawa-Londyn. Uczestnicy rajdu mają łącznie do pokonania trasę 3,5 tysiąca kilometrów i już sam ten dystans wymaga niezłej kondycji. Wyjechaliśmy przywitać chłopaków 40 km, kolega 500 km, czyli włączysz tysiaka, strzeliłeś, no. No tysiaczka. Jesteś bardzo czujny i to widać, jak ty jedziesz na motocyklu, że patrzysz na wszystko, co się dzieje na drodze. Jednak nie każdy może być motocyklistą ambulansem. Zupełnie inaczej się jeździ. Tutaj trzeba być cały czas skoncentrowanym, mieć oczy dookoła głowy. No bo rzeczy, które nie zrobią nam krzywdy w samochodzie, no niestety mogą nas zabić na motocyklu. Bo jak mnie zobaczyli na granicy, to gęby im się uśmiechnęły. I było widać, że złapali taki drugi oddech, że jest już jakieś tam wsparcie, tak, dodatkowy motocykl i świeża krew w grupie, tak? W kufrze centralnym mamy taką podstawową torbę z opatrunkami typu bandaże, gaziki i tak dalej, to co należy najszybciej wyciągnąć, defibrylator automatyczny, w torbach posegregowane wszelkiego rodzaju rzeczy, takie jak tu mamy, nie wiem, bandaże, plastry, opatrunki hydrożelowe na oparzenia, tu mamy kołnierze ortopedyczne. Mamy 2 dla dziecka i dla dorosłego. Butla z tlenem z reduktorem. Worek samorozprężalny.
Generalnie wyposażenie jest takie same, jak jest w standardowej karetce podstawowej z wyłączeniem leków, tak? To oni jechali 24 godziny bez odpoczynku i przyjechali do Polski, jeszcze wracają do Londynu. Jesteście tak na to gotowi? Oczywiście. Myślę, że tak. Myślę. Nie ma żadnego problemu. No nie, jeżeli sprzęt wytrzyma, to dowiedziemy. Wytrzyma. A jak trasa w ogóle? Jak przygody? Przygody niestety niezbyt sympatyczne, bo nie wszyscy dojechaliśmy. Awaria jednego z motocykli, łożysko na tylnym kole i no niestety wypadek na moich oczach naszego dobrego znajomego. Ale on przeżył na szczęście, tak? Przeżył, na szczęście. Dlaczego wzięliście w tym udział? Przede wszystkim mamy bardzo dużo znajomych, którzy lubią jeździć. Bardzo chętnie by wzięli w tym udział, niestety nie ma już ich z nami. Myślę, że trochę dla nich tak zrobiliśmy to. Trochę tak, żeby oni tam po tych niebieskich autostradach sobie pośmigali, to my... A wy jedziecie tutaj dalej. Dokładnie, to my tutaj. Także trochę dla nich. Obydwaj mamy tak, przyjaciół, którzy ja są już tam. Chciałem poświęcić ten wyjazd ku uczci mojego nieżyjącego przyjaciela Cyborga, Pawła Mirosława i mojego świętej pamięci taty, który przyczynił się bardzo do tego, że dzisiaj jeżdżę pewnie tutaj z wami wszystkimi. No jak oczywiście dla tych, którzy chcieliby to kiedyś zrobić, a nie będą w stanie tego względu. Cudownie. Fajna zabawa, fajna przyjemność. Idea jeszcze przede wszystkim właśnie fantastyczna, tak. No i mieliście taki support, lepszego nie można sobie wymyślić. Już... Poza tym jeszcze w razie czego bezpieczeństwo medyczne. Zobaczyliśmy go na granicy, to od razu tak zwane banany na kocie bordy. Chłopaki, czy to jest wasz pierwszy rajd? Taki oficjalny tak. Ale na co dzień robimy też. Znaczy ja już jestem drugi raz w Polsce na dwóch kółkach. W tamtym roku byłem, zrobiłem taką traskę dalej, bo do Lublina. Dlatego wiedziałem, że dam radę i tym razem. Piszecie się na przyszły rok, żeby pojechać w Race to Home? Bezapelacyjnie. I spędzić tyle czasu w siodle? Bezapelacyjnie. Jaka będzie idea? Macie ją już na przyszły rok? Zawsze się to by było bezpiecznie w przyszłym roku dla nas wszystkich. Pewien szalony egzemplarz, który stoi tutaj, wpadł na taki równie szalony pomysł, żeby pogonić ludzi z Londynu do Warszawy i z powrotem. Przypomnijmy, nie każdy może wziąć udział w tym rajdzie. To nie jest tak, że o, jeżdżę na motocyklu, to pojadę z nimi. Jakie są kryteria? No właśnie, bo wiesz, teraz bycie motocyklistą to jest takie, można powiedzieć, jak się ubrać, jak dobrze wyglądać na motocyklu. Nie ma nic wspólnego z edukacją, nie ma nic wspólnego w ogóle z dużo kulturą. Dokładnie. Naprawdę udział w takim rajdzie natychmiast weryfikuje twoje umiejętności. No tak, jest tak, że skills w tym rajdzie się podnosi. To bardzo, 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 bardzo dużo i bardzo mądrze, bo raz, że uczymy się o tym, jak jeżdżą ludzie w innych krajach Europy. No właśnie, bo przejeżdżacie. Bo przejeżdżamy jednak przez 6 krajów europejskich. Mamy zamiar rozwijać to na to, żeby po prostu przejeżdżać przez inne jeszcze kraje europejskie i poznawać też przede wszystkim nowych ludzi i nowe doświadczenia. No wiem, są pomysły, żeby ruszać z różnych miejsc na świecie. Dokładnie. Pytałem się, co oni tak naprawdę poczuli w ogóle w tym rajdzie, oprócz tego zmęczenia i tego wszystkiego. Oni poczuli wolność. I o to chodzi w jeździe na motocyklu, nie wydajecie? No właśnie, a ludzie o tym wspominają. Karol Podwojski wymyślił bardzo wymagający rajd, ale w przyszłym roku, być może trochę lżejszy, odbędzie się prolog dookoła Polski.